Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce, konferencja naukowa Tomasz Arciszewski, 1877-1955, robotnik, polityk, premier. Pod ramką napis, Warszawa, 30 czerwca 2023 roku. Na ekranie prelegent, profesor doktor habilitowany Arkadiusz Adamczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tytuł wykładu, spór o inwestyturę, Tomasz Arciszewski wobec opróżnienia Urzędu Prezydenta RP przez Władysława Raczkiewicza, 6 czerwca 1947 roku. Moje wystąpienie będzie z konieczności troszeczkę skrócone, ponieważ moi przedmówcy, zacni profesor Marek, profesor Jacek, w znacznym stopniu mnie wyręczyli co do sfery faktograficznej. Natomiast oczywiście, szanowni państwo, nie po raz pierwszy pozostanę w sporze merytorycznym z moim przyjacielem Jackiem Piotrowskim i tutaj może odbiegając od treści, które państwo przeczytacie zapewne w artykule, ja skoncentruję się tutaj może na polemice z tezami mojego zacnego przyjaciela, może to będzie jakiś przyczynek do dyskusji, pokazujących jednak mimo wszystko bardziej względy pragmatyczno-polityczne tej sfery wydarzeń, które miały miejsce w końcówce życia Raczkiewicza, aniżeli powiedział bardzo tutaj, moim zdaniem dość kontrowersyjnie przedstawiona teza o podłożu takim osobistym, jeśli chodzi o wymiar prezydenta. Rekapitulując pewne rzeczy, oczywiście kluczem do mojego wystąpienia jest nominacja z 29 listopada 1944 roku, objęcie godności następcy. Żeby jeszcze państwu tutaj uzmysłowić pewną moją kluczową tezę, ja zmodyfikowałem trochę temat mojego artykułu, który wybrzmi na piśmie. Bohater drugiego planu w sporze o inwestyturę. Tomasz Arciszewski wobec opróżnienia Urzędu Prezydenta RP przez Władysława Raczkiewicza 6 czerwca 1947 roku. Z zaprezentowanych powyżej wypowiedzi wynika, szanowni państwo, że aczkolwiek dziadek pana profesora był postacią znaną, szeroko, można powiedzieć dość szeroko znaną, tak? To nie był człowiek anonimowy, to mimo wszystko nie była to postać pierwszoplanowa. Ani w strukturach państwa, mimo że zajmował urzędy ministerialne, ani też w strukturach partyjnych, gdzie pozostawał w cieniu no bardzo wybitnych wówczas postaci. Polska Partia Socjalistyczna to był zlepek, szanowni państwo, różnego rodzaju postaci, tutaj przywołując chociażby Ignacego Daszyńskiego, Adama Ciołkosza, Hermana Libermana, którzy wydaje mi się, to były te postacie, które nadawały ton partii, szczególnie po odzyskaniu niepodległości. No Tomasz Arciszewski, legenda oczywiście PPS-u w Zagłębiu Dąbrowskim, legenda łódzkiego PPS-u, również z miasta mojego rodzinnego, uczestnik akcji pod Bezdanami, który tutaj, gdzie ten wątek bardzo silnie wybrzmiał, akcji, też przypomnę, zwanej akcją napadem czterech premierów, ponieważ tak się okazało, że później czterech uczestników tejże akcji dzierżyło zaszczytną funkcję premiera Rzeczypospolitej. Bohater drugiego planu stał się w pewnym momencie, tak jak tutaj przedstawił już Jacek Piotrowski, o czym będzie mowa w dalszej części konferencji, wydaje mi się mocniej wybrzmie, bohaterem pierwszoplanowym. Przyjął urząd premiera Rzeczpospolitej, co siłą rzeczy sytuowało go na pierwszym planie. I teraz moje pytanie jest, czy Tomasz Arciszewski w takiej konstrukcji psychologicznej, w takim umocowaniu politycznym udźwignął rolę postaci pierwszoplanowej. Moja teza, nie negująca wielkości tej postaci w jej znaczeniu historycznym, brzmi, że jednak tejże pierwszoplanowej postaci, jednak mimo pierwszoplanowej postaci, roli tej pierwszoplanowej postaci, premier do końca nie udźwignął. W przypadku
okresu, kiedy sprawuje urząd premiera, można powiedzieć, szanowni państwo, jest pewne usprawiedliwienie. Sprawy państwowe wymagały pewnego zaangażowania. Tu odgrywał tą rolę pierwszoplanową jako premier, natomiast kiedy byśmy zapytali, czy jest na przykład tą pierwszoplanową postacią w państwie, czy w partii swojej macierzystej, no to tutaj wypadałoby mieć szereg wątpliwości. Druga rzecz, przepraszam najmocniej. Druga rzecz, która się, że tak powiem, ciśnie na usta w stosunku do wydarzeń 1947 roku, no to powiem tak, że ta sielankowa relacja, którą przybliżył nam profesor Jacek Piotrowski, nie wytrzymuje jakby pewnego sporu, który się pojawił na przełomie marca i kwietnia, kiedy Raczkiewicz wyraźnie dąży do stworzenia tak zwanego rządu jedności narodowej, kiedy próbuje na Tomaszu Arciszewskim wymusić pewne deklaracje, przede wszystkim co do przyjęcia ludowców, poszerzenia składu rządów o ludowców Mikołajczyka, ale też z drugiej strony usilne jest dążenie prezydenta do stworzenia tak zwanego rządu całości spektrum politycznego. I co to oznacza? To oznacza próbę wymuszenia na włączenia do rządu izolowanych od 1939 roku piłsudczyków. Zachowanie Tomasza Arciszewskiego, szanowni państwo, moim zdaniem jest też w pełni usprawiedliwione. Zdając sobie sprawę ze stanu zdrowia Raczkiewicza, on po prostu odwleka to w czasie. Nie jest dla jego partii, powiedziałbym, komfortową sytuacją, w której piłsudczycy, zwróćcie uwagę państwo, sprawcy nieszczęścia Brzeskiego, jak to mówią socjaliści, osądzeni zaocznie, można powiedzieć, za skutki przegranej kampanii wrześniowej przez dwie komisje powołane przez rząd generała Władysława Sikorskiego. Śmiem twierdzić, że to odwlekanie z czasów też wynikało ze względów pragmatycznych, ponieważ nie było w jego własnej partii akceptacji dla posunięcia tego kroku. Premier, który, tak powiem, musiał lawirować między prezydentem w tej mierze, a premierem. I tutaj na pierwszy rzut, szanowni państwo, ja wysuwam jednak mimo wszystko ten pragmatyzm polityczny. To był jednak Raczkiewicz, wchodził w buty Ignacego Mościckiego w sytuacji nader klarownej. Można powiedzieć również, jednym z kandydatów w 1939 roku do objęcia prezydentury pozostawał późniejszy następca, czyli August Zaleski. August Zaleski nie został prezydentem w wyniku błędnego poinformowania Raczkiewicza, że nie przebywa wtedy w Paryżu. Czy Raczkiewicz o tym wiedział? Nie mamy na to ten temat twardych. Tak, nie mamy na to, ale nie mamy na ten temat twardych przekazów źródłowych, natomiast być może w grę wchodziła również rola zachowania tej pierwotnej woli Mościckiego, a więc desygnowania jednak mimo wszystko prezydentem Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego. Druga rzecz, szanowni państwo, jednak Raczkiewicz to jest przedstawiciel obozu piłsudczykowskiego. Dla piłsudczyków w tym czasie utrzymanie prezydentury to jest polityczne być albo nie być. Jeżeli brak jakiegokolwiek przedstawiciela, na powiedzmy, który byłby przedstawicielem tego nurtu politycznego, oznacza, że tak powiem, usunięcie tego stanowiska w niebyt. Nie wyklucza to pewnych tutaj wątków poruszonych przez profesora Piotrowskiego, bo może mniej prominentnym, ale jednak też przedstawicielem tego środowiska jest wspomniany Adam Piotrowski. I teraz jest pytanie tylko w polemice mojej z panem profesorem Jackiem, czy grały względy takie typowo osobiste zabezpieczenia, czy również nie było tutaj szerszej polityki, ponieważ Adam Piotrowski, który występował nie tylko jako rzecznik własnego interesu, tutaj można powiedzieć, ale też że jako rzecznik czy sprawca emanacji pewnego środowiska, z którym, że tak powiem, jeszcze przed wojną był związany. Jeżeli chodzi o związki Adama Piotrowskiego, to ja bym tutaj wskazał ten wątek, polemizując tutaj z moim zacnym przyjacielem, na zażyłą przyjaźń tegoż urzędnika z jednym z luminarzy
środowiska Piłsudczykowskiego na emigracji, byłym ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu, a mianowicie Juliuszem Łukasiewiczem, który też był upatrywany na jednego tutaj z osób, które miały odegrać czołową rolę w tej sytuacji. Szanowni Państwo, zmierzając do tutaj meritum sprawy. Fakt zmiany swojej dyspozycji z 1944 roku, profesor Jacek Piotrowski zasygnalizował tutaj, nie będę wchodził w szczegóły, natomiast mamy tutaj do czynienia przede wszystkim ze sporem prawników. W sensie ustaleń profesora Wiesława Rostockiego i Władysława Rostockiego, i który napisał zajmującą książkę o 50 latach funkcjonowania Konstytucji Kwietniowej, nie ulega wątpliwości, że wszelkie akty, które podpisał Raczkiewicz, były aktami legalnymi. A umowa paryska, na którą powoływali się tutaj socjaliści, była tworem akonstytucyjnym, zmieniającym ducha i literę ustawy zasadniczej, i jako takim współcześnie prawnicy podsuwają taką interpretację, że nie powinna w ogóle być brana pod uwagę. Ale oczywiście, szanowni państwo, wiemy, że co jedno, czasem bywa tak, że jedno to prawo, a druga to rozwiązania polityczne. Czy w obecnej sytuacji, kiedy zapadły polityczne decyzje zmiany na tym stanowisku, możemy teraz zadać pytanie, czy premier zachowywał się w sposób racjonalny? Moja teza, moja ocena działań premiera w tym względzie jest niestety bardzo, ale to bardzo negatywna. Przede wszystkim odwołuję się do teorii politycznej Karla Schmidta, gdzie funkcjonowanie w środowisku politycznym wymaga podziału na sojuszników i wrogów. Pytanie zasadnicze, czy premier tych sojuszników i wrogów trafnie zdefiniował. Świadomość, szanowni państwo, bo tutaj bardzo oczywiście podkreślona jest rola Raczkiewicza i jego otoczenia, ale trzeba powiedzieć, że utrącenie premiera Tomasza Arciszewskiego z roli następcy Rzeczypospolitej nie przyszło wcale od Piłsudczyków. Było do zakwestionowania. Nie jest też do końca prawdą, że Tomasz Arciszewski pogodził się z, tak jak to kolega Jacek zaprezentował, z wolą prezydenta, ponieważ przebieg dwóch kolejnych rad ministrów w dniu pogrzebu. No dobrze, ale że tak powiem, to był tylko akt, który, bo Jacku, przedstawiłeś to jako pogodzenie się z wolą prezydenta. Natomiast to był akt tylko, moim zdaniem, nie publikujmy w tym czasie. Rozegrajmy to na innej przestrzeni i w innej rzeczywistości. Taką przestrzenią była Rada Ministrów. I tutaj, szanowni państwo, pierwszy cios przyszedł ze strony koalicjanta, gdzie Stronnictwo Narodowe w osobie Zygmunta Berezowskiego powiedziało: szanujemy decyzję Raczkiewicza, aczkolwiek uznajemy, że nie jest ona zgodna z literą umowy paryskiej. Ale co przypomniał Berezowski, również nominacja Arciszewskiego nie była, na co bardzo trafnie wskazał pan profesor Kornat, zgodna z umową paryską. Natomiast decydujące, moim zdaniem, i przesądzające było stanowisko socjalisty Adama Pragiera, który powiedział: respektujemy, my jako część odłamu socjalistycznego, respektujemy decyzję Władysława Raczkiewicza. To złe zdiagnozowanie polityków, którzy mogli być sojusznikami, a nimi się nie stali, wynikało też z niemożności odnalezienia się premiera jako osoby pierwszoplanowej. Podanie gotowości rządu do dymisji i próba uzyskania następstwa, ale jednocześnie, szanowni państwo, desygnowanie na swojego następcę na stanowisku premiera, notabene socjalisty Franciszka Białasa, było w tym momencie, moim zdaniem, samobójcze, ponieważ zrażało właśnie Stronnictwo Narodowe. Stwarzało wrażenie takiego kroku, o którym pisał Tadeusz Wolsza, że
Arciszewski, a nie obeznany w ogóle z meandrami kluczenia politycznego, osoba bardzo prostolinijna, po prostu zagrała wabank, próbując zgarnąć pełną pulę dla obozu socjalistycznego. To się nie mogło udać. Brak zdolności pójścia na jakiekolwiek kompromisy, moim zdaniem, w tym momencie był przesądzający. Niezależnie od tego, szanowni państwo, że Stronnictwo Narodowe po kilku miesiącach uznało to za błąd. Ale jak w tej sytuacji znalazł się kontrkandydat, czyli August Zaleski? August Zaleski powiedział, okej, ja ustąpię, nie mam z tym żadnego absolutnie problemu, pod warunkiem, że wszystkie stronnictwa, a więc również Tomasz Arciszewski, uznają wolę prezydenta. Ja jestem gotów zrzec się i wyznaczyć następcą Tomasza Arciszewskiego pod warunkiem, że on uzna, że wola Raczkiewicza była tą wolą, którą on uszanuje. I wydaje mi się, że w tym momencie to jest główny punkt, gdzie zabrakło tejże elastyczności. Wypowiedź publiczna Zaleskiego była stosunkowo bezpieczna, kiedy Arciszewski był tą osobą bardzo usztywnioną, ale też była to wypowiedź publiczna, z której trudno byłoby się prezydentowi, nominatowi wycofać, choć oczywiście polityka nie takie wolty, że tak powiem, widziała. W artykule, który mam nadzieję szybko uzyska druk, bardzo mocno opisuję, kładę nacisk na sytuację, gdzie jednak prostolinijność, te cechy, które sprawiały, że Tomasz Arciszewski przeszedł do naszej historii jako, właśnie tutaj jesteśmy w miejscu, które pokazuje, o jak wielkim sercu był to człowiek. Bardzo, bardzo taki prostolinijny, ale to też nie upoważnia do wystawiania mu laurki jako dobremu politykowi, który musi kluczyć, układać się właśnie w drani. To było obce, być może nawet się tym brzydził. Ja taką mam taki rys psychologiczny dziadka pana profesora, mi się rysuje, ale no niestety polityków rozliczamy ze skuteczności. Tej roli pierwszoplanowej w tym przypadku, wejścia w taką super rolę pierwszoplanową, a więc prezydenta Rzeczypospolitej, Tomasz Arciszewski po prostu w tych gier politycznych nie udźwignął. Nie był predestynowany do odgrywania tak zasadniczych ról. Aczkolwiek można powiedzieć, że do końca życia no ta prezydentura gdzieś w sytuacji zmienionego już drugiego konfliktu prezydenckiego 1954 roku, po drodze czterech prób misji, które zakończyły się fiaskiem, ta czwarta Kazimierza Sosnkowskiego była najbliżej realizacji, przyniosła Tomaszowi Arciszewskiemu miejsce w kolegialnej, można powiedzieć takiej kolegialnej instytucji będącej zastępcą głowy państwa, czyli Radzie Trzech, gdzie oprócz właśnie Władysława Andersa i ambasadora Edwarda Raczyńskiego doszedł do tej, powiedziałbym, do tego substytutu godności prezydenckiej. Czy ocena niestety, czy był dobry też również, czy udźwignął tą pierwszoplanową rolę substytutu władzy prezydenckiej, jest zaburzona, ponieważ tak jak podkreślał pan wczoraj, pan profesor, no dziadek na tym zaszczytnym też stanowisku powierzonym, że tak powiem, z mandatu społecznego emigracji przetrwał bardzo krótko w 1955 roku, odszedł, co uniemożliwia dalszą, powiedzmy, kontynuowanie wątku, czy rzeczywiście tą postacią pierwszoplanową politycznie jako polityk zdołałby udźwignąć. Dziękuję państwu za uwagę. Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce www.idrepublica.pl